Mieliśmy dzisiaj do czynienia ze spotkaniem, w którym dwie drużyny grały o zdecydowanie inne cele. Chrobry bardzo chciał zdobyć w tym meczu jeden punkt, który umożliwiłby nam grę w barażach. Natomiast dla Zagłębia był to praktycznie mecz o pietruszkę. Utrzymanie od kilku kolejek dla zespołu z Lubina. Ale przyjechali, żeby pokazać, że są fair, że chcą wygrywać, nieważne które miejsce w lidze, nieważne, że tak naprawdę poniżej oczekiwań. Już w tygodniu w Legnicy pokazali, że są drużyną, która walczy do końca i za wszelką cenę próbuje zdobyć dwa punkty. Dzisiaj było widać, że Zagłębie nie jest bardzo zmotywowane w tej grze w Głogowie. Natomiast chyba na spokojnie próbowali powalczyć z Chrobrym, troszkę namieszać tutaj z naszym lokalnej piłce ręcznej. Być może chcąc, aby ostatni mecz między Chrobrym i Miedzią zdecydował o tym, kto w tych barażach zagra. Ale no, na szczęście nasza drużyna stanęła na wysokości zadania. Taki cel główny, zdobycie jednego punktu, nie spątało nam nóg praktycznie przez cały mecz. To my byliśmy stroną dominującą w pierwszej połowie. Tylko dwa razy Zagłębie prowadziło 1-0 i 2-1. Później Chrobry powolutku budował sobie przewagę. Ta przewaga nie była na tyle znaczna, żeby być spokojnym o wynik, ale wynosiła na przykład w 19 minucie 3 bramki, w 25 minucie ponownie 3 bramki. Tak do szatni schodziliśmy, wygrywając 15-12, chociaż ta nasza przewaga mogła być troszkę wyższa, ale wynik wskazywał na to, że w drugiej połowie może być dobrze i raczej nie powinniśmy się martwić od tego. Zwłaszcza, że wyszliśmy na drugą połowę mocno zmotywowani, zdobyliśmy dwie bramki z rzędu, Tomek Mochocki, Maciek Ścigaj, zrobiło się 17-12, za chwilę mieliśmy 18-13, no i w tym momencie jakby nasza gra nieco siadła, Zagłębie nabrało wiatru w żagle, zaczęli zdobywać proste bramki, takie łatwe rzuty z kontry, w 34, 35 minucie, w 36 minucie 3 kontry, 3 bramki zakończone skutecznym rzutem Adama Marciniaka. Tak jak mieliśmy 18-13, no to za chwilę się zrobiło 18-16. No i ponownie pojawiły się nerwy. Kibice oczywiście cały czas razem cieszyli się, bo zdobywaliśmy tą przewagę. Za chwilę byli zdenerwowani, bo w łatwy sposób ją traciliśmy. Chyba podejmowaliśmy zbyt pochopne decyzje rzutowe. Czasami graliśmy trochę za szybko. Nie była to taka wyrafinowana gra z naszej strony. Powinniśmy zwolnić w pewnych momentach i dać się odsapnąć niektórym zawodnikom, a próbowaliśmy dobić przeciwnika i to się chyba odbijało tak negatywnie na tej naszej grze, bo zamiast budować przewagę, to traciliśmy kontrolę nad wynikiem. I w 44, 45 minucie Zagłębie doszło nas na jedną bramkę, a w 47 minucie rzut Mateusza Przybyckiego blokowany przez naszych zawodników, ale w defensywie tak nieszczęśliwie ta piłka trafiła, odbiła się o rąk i wkurwała się praktycznie do naszej bramki. Bramkarz nie mógł zareagować. 13 minut do końca, remis na tablicy i wielkie nerwy. No ale okazało się, że jakby ciężar tej odpowiedzialności, który spoczywał na naszych dwóch najbardziej doświadczonych dwójce, jeszcze bo Marek Świta również jest doświadczonym zawodnikiem, ale to dwójka Mariusz Gujski i Maciek Ścigaj zdecydowała o tym, że w dzisiejszym meczu schodzimy z parkietu z dwoma punktami. W 48-49 minucie dwie bramki Macieja Ścigaja, później jeszcze dwie bramki dołożył Mariusz Gujski. Bardzo dobra zmiana Krystiana Kuty, który w ważnych momentach decydował się na takie ciekawe, trudne rzuty, ale nie mógł sobie z nimi poradzić Adam Malcher. No i okazuje się, że w 5 minut ponownie doprowadziliśmy stan, prowadziliśmy trzema, czterema bramkami i już kilka minut przed końcem tego pojedynku mogliśmy być spokojni o zwycięstwo. I trzeba wyciągnąć chyba dwa wnioski. Raz, możemy wygrać z dobrym przeciwnikiem. Dwa, musimy zapomnieć już o tym meczu. Cieszyć się oczywiście, że gramy w barażach, ale
zapominamy o tym meczu, skupiamy się już na przeciwniku, trzeba dowiedzieć się jak najwięcej i o Nielbie Wągrowiec, i o Wybrzeżu Gdańsk, zwłaszcza o tej drugiej drużynie, bo o niej wiemy niewiele. Z Nielbą graliśmy przez wiele lat w Ekstraklasie. Wprawdzie wielu tych doświadczonych, najlepszych zawodników odeszło po spadku Nielby, ale to tak naprawdę no, nie wiemy, kto w tej rywalizacji o miejsce, o walkę w meczu barażowym z Chrobrym wygra. Trzeba być bardzo rozważnym, trzeba podejść na spokojnie, myśleć o sobie, że jesteśmy faworytem, myśleć o sobie, że jesteśmy lepsi, bardziej doświadczeni, ale szanować tego przeciwnika, bo już niejednokrotnie ten występujący w roli faworyta no, przejechał się, mówiąc kolokwialnie, na takim podejściu. Doskonałym przykładem jest właśnie Nielba Wągrowiec, która w zeszłym roku posiadała doskonałych zawodników w swoim składzie, bo był i Łukasz Gierak, i Dawid Przysiek, był Krajewski, był Przybylski na prawym rozegraniu. No i się okazało, że w dwóch meczu taka Nielba potrafiła przegrać no, z dosyć chyba jednak anonimowym czuwajem Przemyśl i odpadła z Ekstraklasy i musi teraz walczyć o powrót do tej najwyższej klasy rozrywkowej. Także spinamy się, trenujemy mocno no i liczymy, że uda się nam odpowiednio przygotować do baraży i że wyjdziemy z tych baraży zwycięsko.